Witajcie, dawno nie było żadnych filmików, więc dzisiaj postanowiliśmy to zmienić, jako że mamy okazję do przełożenia naszych trapdoorów do nowych pojemników, więc pomyśleliśmy, że chętnie byście chcieli to zobaczyć. Na początek zaprezentujemy Wam pojemniki dla tych trapdoorów. Jak widać, są one praktycznie po brzegi, wypełnione podłożem. Jako podłoża użyliśmy włókna kokosowego, to jest akurat to ciemne brązowe, oraz mchu. Mech ten polecił nam Hubert i naprawdę jest to fajna alternatywa i odskocznia dla takiego typowego torfu. Poza tym pomaga on bardzo dobrze trzymać wilgotność. Gdy kupujemy ten mech, to przypomina on trochę tabliczkę czekolady, ale jest po zalaniu wodą, jest go naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc starczy na sporo pojemników. Tutaj jak widzimy dla trapdoorów, czyli pająków, które żyją całe swoje życie pod ziemią, jako wystrój używamy tylko podłoża, zostawiając niewiele miejsca pod wieczkiem, aby ten pająk praktycznie miał jak najwięcej przestrzeni życiowej. On po prostu sobie zbuduje tunel, w którym będzie żył i tunel ten będzie zakończony charakterystyczną klapką. W zasadzie tego pająka się nie będzie obserwowało, jedyne co to jakieś tam polowania i tylko tyle, gdy na przykład chce się uchylić tą klapkę, to pająk po prostu momentalnie ją przed nami zamyka. Na początek zaprezentujemy Wam nasze Lipistiusy. Te pająki są o tyle niezwykłe, że są to najstarszy rząd pająków. One zaliczane są do mezotele. Są to pająki, które pojawiły się na Ziemi już w karbonie. Pisaliśmy o tym jakiś czas temu na zwierzyńcu. Jeśli zwrócimy uwagę, to dostrzeżemy, że na odwłoku mają one segmenty i tylko mezotele posiadają te segmenty. Aktualnie, jeśli weźmiemy katalog płatnika, to mamy tylko 131 gatunków tych pająków, więc jest ich niewiele. One pojawiły się na początku, były najprymitywniejsze, dopiero później pojawiły się megalomorfe, czyli ptaszniki i ptasznikopodobne. Na samym końcu zaś pojawiły się araneomorfe, czyli pająki właściwe, które są najbardziej zróżnicowane, najliczniejsze i no, najbardziej rozwinięte ewolucyjnie. Jak widzimy, nasze Lipistiusy są naprawdę jeszcze małe, one urosną dużo większe, ale co ciekawego, pająki te właśnie nie dość, że charakteryzują się tym segmentowanym odwłokiem, to ich kądziołki przednie są ulokowane nie na końcu odwłoka jak u megalomorfe i araneomorfe, ale znajdują się bardziej na środku. Także ułożenie ich szczękoczułek odróżnia je od tych pająków, które pojawiły się później. Warto też dodać, że gatunek tych pająków pojawił się właśnie w karbonie, czyli okresie, gdy tlenu w atmosferze było więcej i była to era, gdy tak naprawdę stawonogi królowały na Ziemi. Wtedy to występowały te wielkie latające ważki czy duże skolopendry, a gady dopiero się pojawiały. Wtedy też żyły te pająki i można przypuszczać, że na początku one jednak prowadziły podziemny tryb życia albo naziemny, dopiero z czasem wykształciły te zróżnicowane taktyki łowieckie. Tutaj mamy inny typ pająka, też trapdoor, chociaż tutaj jest to megalomorfe, czyli rodzaj pająków spokrewniony z ptasznikami. Jakbyśmy im się przyjrzeli, to faktycznie są podobne do ptaszników swoją budową, budową szczękoczułek, budową kądziołków przednich. Co jednak warte zaznaczenia, trochę jest problem z identyfikacją tych trapdoorów należących do megalomorfe, bo one wszystkie są, wszystkie albo przynajmniej większość jest bardzo do siebie podobna i tak naprawdę tylko specjalista z łatwością określi, do jakiego rodzaju ten pająk należy. My je kupowaliśmy małe jako gorgyrella, później były sugestie, że to jednak może być rodzaj idiops, ale tak naprawdę zaczekamy spokojnie, aż pająk urośnie
Warto dodać, że widoczny tutaj trapdoor to jest oczywiście jeszcze młody osobnik, ale to jest jeden z najpopularniejszych w hodowli trapdoorów, tak zwany trapdoor black. Praktycznie tylko trapdoor red jeszcze był równie popularny, tamten jest jeszcze większy. Oczywiście to są zupełnie inne gatunki, ale tak dla uproszczenia były nazywane black, ten bo jest czarny, zwłaszcza jak gatunek dorośnie, to robi się typowo czarny z tego brązowego, a ten red jest taki naprawdę pomarańczowy. My w swojej hodowli mieliśmy trochę tych trapdoorów, nie jesteśmy może ich wielkimi miłośnikami, ale traktujemy to jako odskocznie od takich typowych ptaszników czy pająków właściwych i z chęcią zawsze różne takie dziwadła u siebie gościmy. Za jakiś czas może pochwalimy się efektem tych tuneli trapdoorów, jak sobie powiedzmy zbudowały domki w tych pojemnikach. Wy subskrybujcie nasz kanał i śledźcie Zwierzyniec WQE. Zapraszamy.